Dzisiaj w pięknej, słonecznej pogodzie rozgrywamy drugi dzień historycznych zawodów Lotos Cup Kids. Są to pierwsze zawody, które rozgrywane są w tej formule. Do tej pory rozgrywane były zawody w formule Lotos pełny, gdzie zawodnicy rywalizowali w kategorii juniora, byłego juniora E, czyli dzieci starsze. W tym roku Polski Związek Narciarski podzielił najmłodszą kategorię na dwie młodsze i dzięki temu rozgrywamy dzisiaj zawody w Chochołowie. Chcemy w ten sposób też zaprezentować tych naszych najmłodszych skoczków, jak i również wystartować nie tylko na skoczniach w Szczyrku, ale również zaprezentować skocznie w Chochołowie, w Zagórzu, w Bystrej czy w Wiśle. Także myślę, że jest to historyczne wydarzenie dla naszego narciarstwa, dla polskich skoków narciarskich, ponieważ po raz pierwszy rozgrywamy w takiej formule te zawody. Przygotowaliśmy bardzo dobrze obiekty i jest 150 dzieciaków, które rywalizuje na poziomie Lotos Cup Kids. Także jesteśmy bardzo zadowoleni, impreza jest jak najbardziej przednio. Mamy sponsorów, którzy są z nami już od kilkunastu lat. No idziemy w tym kierunku, żeby to zaplecze wybudować do skoków narciarskich kombinacji norweskiej. Dziś jesteśmy tu na pięknych, historycznych zawodach. Odbywają się w Chochołowie, najprawdopodobniej następne również, ze względu na warunki śnieżne. Rolą gminy i samorządu jest jakby pomóc i wspieranie dzieci i młodzieży. Tak jak mówię i często o tym rozmawiamy, dzieci i młodzież to kapitał zakładowy naszego państwa. Przez to, że w takim miejscu jak Chochołów powstały skocznie chochołowskie, mamy możliwość ogromnej promocji naszej gminy na terenie całego kraju, a nawet i Europy. Chochołów, mała miejscowość, teraz otwiera się na coś nowego, na nowoczesny sport, jakim są skoki narciarskie czy kombinacja norweska. Do tego mogą dojść jeszcze na pewno rozwój narciarstwa klasycznego, czyli biegi narciarskie. I cały ten potencjał ludzki i infrastrukturalny chcemy przekuć w promocję naszego regionu, naszej gminy. Pierwszej serii oceniany skoczył 13,5 metra. Startuję w turnieju Lotos Cup. Wczoraj byłem trzeci, a więc jestem zadowolony. Dzisiaj chcę walczyć o to złoto. No, polubiłem bardziej ten sport, tą rywalizację. Na dzień dzisiejszy moim idolem jest Dawid Kubacki. Lotos Cup 2020. Po raz pierwszy startujecie? Nie, nie, nie. A który raz? Trzeci? Nie. Nie? Czternasty. No ja nie, ja już dużo. Ja nie wiem, kiedy. Dużo razy już startuję. Dużo. I to jest najważniejsze. Tak mam pracować prezes, który współpracuje z gospodarzem ziemi i Centrum Kultury Fizycznej i Sportu.